radością w sercu w imieniu rodziców zgromadzonej tu młodzieży gimnazjalnej pragniemy powitać księdza biskupa w tej świątyni, której patronuje święta Jadwiga Królowa. Drogi księże biskupie Grzegorzu, bardzo serdecznie w imieniu całej wspólnoty parafialnej witam księdza biskupa na krowodrzy u świętej Jadwigi. Przyłączam się do tej prośby, którą przed momentem wyrazili rodzice kandydatów do bierzmowania i bardzo proszę razem z nimi, aby przez Twoje ręce spłynęły na nich dary Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania, czyli dojrzałości chrześcijańskiej. Wszystkie przykazania daje nam ktoś, kto za nas umarł na krzyżu. Nikt nie ma większej miłości. Nikt nie ma większej miłości. I kiedy On, wiedząc, na czym polega szczęście, wiedząc, kim jestem, bo mnie stworzył, kiedy On mi mówi, nie rób tego, to ja przestaję widzieć ten krzyż. Ja przestaję widzieć tę śmierć. Wszystko przestaje się liczyć. Jest tylko zakaz. Jestem wytrącony z tego przekonania, że On mnie kocha. Bez granic, do zwariowania. Słuchajcie, nie dajcie sobie zabrać tego przekonania, że Bóg was kocha. Czego, młodzi, chcecie? Jarzma czy trwania w miłości Boga? Jak chcecie jarzma, to bierzmowanie wam jest niepotrzebne. A jak chcecie doświadczenia trwałego, tego, że Jezus was kocha, to ja was chętnie będę bierzmował. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu. Ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa, Pana naszego.